Drodzy bracia i siostry, witam was w tym sobotnim dniu, na naszym nabożeństwie sobotnim. Chcemy jeszcze przez chwilę otworzyć Słowo Boże i pewne rzeczy wspólnie sobie powiedzieć. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, wszystko było doskonałe, najpiękniejsze, jakie może być. Ludzie mogli spożywać ze wszystkich drzew wszelkie owoce, co tylko chcieli, bez żadnych ograniczeń. Byli całkowicie wolni. Było tylko jedno, jedyne drzewo, z którego nie wolno było mi spożywać. Pan Bóg powiedział, że dnia, którego zjecie, umrzecie, tak? No i w końcu Ewa podeszła do tego drzewa, zerwała owoc, zjadła, nie umarła. Narwała więcej tych owoców, poszła do Adama, dała Adamowi, Adam zjadł, nie umarł. Czy w takim razie Pan Bóg nie dotrzymuje tego, co mówi? Dnia, którego zjecie, umrzecie. Albo czy jest tak, że jeden dzień to jest 1000 lat, bo za 900 lat Adam umarł? Jak to wytłumaczycie? Czy Bóg zmienia zdanie? W końcu pomyślał, dam im jeszcze 900 lat. Dnia, którego zjecie, umrzecie. Jak to rozumiecie, że to się nie stało? Proszę. No ale jednak po 900 latach Adam umarł, proszę. Trwał 900 lat, tak? Bardzo długi proces umierania. Pan Bóg w swoim słowie jednak, pomimo wszystko, powiedział, dnia, którego zjecie, umrzecie. Proszę bardzo. A jednak umarli. I to w tym dniu i w tym momencie, kiedy spożyli owoc. Człowiek, kiedy Pan Bóg go ulepił z prochu ziemi, zanim tchnął w jego nozdrza dech życia, nie ruszał się. Tak? Nie żył. Nie istniał, można by tak powiedzieć, w sensie, że żyje, że się porusza. Był gdzieś tam przez jakąś sekundę czy milisekundę. Dopiero jak Pan Bóg tchnął w jego nozdrza dech życia, to człowiek zaczął żyć, istnieć. Czyli krótko mówiąc, człowiek ma dwa życia, ta sytuacja nam pokazuje. Życie fizyczne i życie duchowe, tak? Życie duchowe skończyło się w momencie, kiedy spożyli ten owoc. Skoro człowiek ma dwa życia, musi mieć też dwa rodzaje pokarmu, tak? Jeden pokarm to chleb, ewentualnie woda jako napój, tak też. A drugi pokarm duchowy to jest Słowo Boże, prawda? Każdy człowiek, który rodzi się na tej ziemi po upadku Adama w grzech, rodzi się bez chęci spożywania tego słowa. Jest to prawda czy nie? Bo gdyby było inaczej, że ktoś rodzi się z chęcią tego, spożywania tego słowa, to by były trzy grupy ludzi już przynajmniej, tak? To znaczy, ludzie owszem, czytają Słowo Boże, ale to nie znaczy, że go spożywają, tak? Bo czytać, a spożywać to są dwie różne rzeczy. Wiecie, Żydzi, oni tak skrupulatnie, byliście w Jerozolimie,
Było mi dane tam być dwa razy pod ścianą płaczu. Godzinami tam siedzą i studiują. Godzinami. Ich praojcowie, za czasów Pana Jezusa, znali wszystko dokładnie ze Słowa Bożego, tak? Z tych wszystkich zwojów. Sobotę zachowywali tak skrupulatnie, że Jezusowi zwracali uwagę, że nie przestrzega dnia sobotniego. A wiecie, co zrobili z Jezusem? Zabili Go. Czyli można czytać, bo ktoś powie, no przecież tyle wyznań jest na świecie i oni wszyscy czytają Biblię. Ja nikogo nie sądzę, ani nikogo nie oskarżam, to Pan Bóg robi. Ale można czytać, ale nie spożywać. Człowiek, kiedy został stworzony, miał potrzeby dwojakiego rodzaju. Pokarm fizyczny i pokarm duchowy. I kiedy zgrzeszył, duchowo umarł. Ale mimo wszystko, mimo że duchowo umarł, to człowiek dalej ma pewne potrzeby niematerialne. Jest tak czy nie, jak myślicie? Że nie tylko chleb i woda, ale są jeszcze niematerialne potrzeby. Jakie by to były? Co byście powiedzieli? Jakie to mogą być niematerialne potrzeby człowieka? Właśnie, człowiek potrzebuje miłości. Czy tylko nawróceni ludzie potrzebują miłości? Czy tylko ci, którzy są nowonarodzeni? Kto jeszcze? Jakie jeszcze są potrzeby? Czego jeszcze może człowiek potrzebować, co nie jest materialne, a bez tego nie może żyć? Sprawiedliwości, prawda? Co jeszcze? Przyjaźń. Wolność. Tak? Według mnie to akurat ludzie chcą, żeby im oddawać pokłon, ale to ci oczywiście nienawróceni, to prawda. Ale też prawda, że niektórzy potrzebują, żeby i oddawać komuś pokłon. Ale w każdym razie, dodatkowo jeszcze do tych potrzeb niematerialnych zaliczymy na przykład bezpieczeństwo. Na przykład harmonię. Tak? Na przykład radość. Tak? Przychodzisz z pracy do domu. Rozmaici ludzie cię zdenerwowali. Czego oczekujesz w domu? Że żona albo mąż też cię zdenerwują jeszcze bardziej? Czego oczekujemy? A jeśli nieustannie jesteśmy narażeni na brak radości, to jakie się stanie w końcu nasze życie? Prawda? Ludzie mają potrzeby niematerialne nawet mimo tego, że duchowo są martwi. Nawet mimo tego. To jest niesamowita rzecz. I nie mogą bez zaspokojenia tych potrzeb istnieć. Wiecie, te duchowe, te niematerialne potrzeby, jak one są niezaspokojone, one powodują fizyczne problemy. Nasze ciało choruje z powodu niezaspokojonych, niematerialnych potrzeb. Nasze ciało choruje. Wiecie, Ellen White napisała takie rzeczy. To znacie. Znaczna część chorób, które dotykają ludzkość, ma swoje źródło w umyśle i może być pokonana jedynie przez uleczenie umysłu. Jedynie. Jedynie. Znaczna część chorób. Na choroby umysłowe cierpi znacznie więcej osób niż sądzimy, bo myślimy, że tylko ci, którzy nie są intelektualnie sprawni, tak? Ale znacznie więcej choruje. Choroba duszy wywołuje u wielu niestrawność, gdyż problemy umysłowe paraliżują narządy trawienne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy przeżywamy te nasze problemy, gdzie nasze potrzeby niematerialne nie są zaspokojone, to musimy chorować. Niestety przychodzą choroby fizyczne. Staramy się je leczyć o rozmaitych lekarzy, ale to nie pomaga. Nie pomaga. Powiem wam taki przykład od jednego mojego takiego znajomego. On jest lekarzem w Niemczech. Ja już tutaj jego przykłady wiele razy może i mówiłem. W każdym razie on jest laryngologiem, a jest adwentystą. Laryngologiem on leczy ludzi na zasadzie ducha proroczego. Przyszedł do niego pewien człowiek, profesor,
Profesor, tytuł profesora ma w Niemczech. Bardzo wykształcony człowiek. Z jakimś problemem uszu czy gardła. Ale wyglądał, mówiąc tak brutalnie, jak 7 nieszczęść. W ogóle nie przypominał profesora. I jego tam coś bolało już dłuższy czas. No i ten nasz adwentystyczny lekarz mówi, wie pan co? To jest spowodowane pana przeżyciami, ta choroba. Bo on nie tylko miał to, ale miał rozmaite jeszcze inne choroby. Mnóstwo chorób. Coś musiało się w pana życiu wydarzyć, co doprowadziło do choroby pańskiego ciała. I on w końcu zaczął mu opowiadać. 8 lat wcześniej. Mają 3 dzieci, 2 starszych, 2 starszych i 1 córeczka urodziła im się. I ona 8 lat wcześniej miała, nie wiem, może ze 6 czy 7 lat. I tak dla zabawy sprzedawała owoce i warzywa z ogródka. Oni mieli tutaj dom, tu była droga, ona tam stała i sprzedawała. Kiedy jej zabrakło tych produktów, biegła do domu, żeby je przynieść. W tym jechał samochód, uderzył, zginęła na miejscu. Od tego dnia ten człowiek już nigdy nie był sobą. Jest to możliwe, żeby być sobą po takim przeżyciu? Możemy po prostu znowu dalej żyć? I wiecie, i zaczęły się jego problemy zdrowotne. I ten nasz lekarz mówi mu, a czy nie mógłby pan wrócić do tego szczęścia, do tej radości, jaką pan miał zanim to dziecko zmarło? A on mówi, to się nie da. To jest po prostu niemożliwe. Powiedzcie mi, po co on potrzebuje swojej córki? Bo to była córeczka. Po co on potrzebuje jej? Żeby mu pieniądze do domu przynosiła? Po to on jej potrzebuje? Jakie potrzeby jego ta córka zaspokaja? Powiedzcie mi. Tylko potrzeby niematerialne. Wiecie, z dziećmi to jest tak, że dużo kosztują nieraz, tak? Ale nas to nie przeraża, tak? Bo my je kochamy, my chcemy im to dawać, bo czerpiemy jakby od nich, tak? My sobie płacimy za to, że się możemy cieszyć, radować naszymi dziećmi. Jeden człowiek powiedział też u tego lekarza, że on byłby w stanie dać wielki diament za 0,5 godziny z mamą, która już nie żyje. Wielki diament. Gdyby to było możliwe, żeby mógł jeszcze 0,5 godziny z mamą porozmawiać, daje wielki diament. Po co jest mu potrzebna matka człowiekowi, który ma ponad 30 lat? Oczywiście, że my kochamy swoich rodziców, ale jakie jego potrzeby zaspokaja? Jeść mu daje, kromki chleba mu kroi. Tylko niematerialne potrzeby może mu zaspokoić matka. Tylko dlatego jej potrzebuje. Tylko dlatego. Wiecie, z tego właśnie powodu, że nasze niematerialne potrzeby nie są zaspokajane, my mamy rozmaite problemy, łącznie ze zdrowotnymi. Te zdrowotne problemy powinny nam pokazać, żebyśmy wejrzeli w nasze serca, co tam tak naprawdę się znajduje. Bo przecież mamy napisane w przypowieściach Salomona, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza kości, prawda? Tak właśnie napisał kiedyś Salomon. Wiecie, kiedy zostaje poczęty człowiek, to w łonie matki wytwarza się pępowina. Jak myślicie, kogo częścią jest pępowina? Kogo? No właśnie, jedni mówią, że obojga, słyszałem też, że matki. Powiedzcie mi, czy zanim poczęte zostało dziecko, była pępowina w łonie matki? Nie. Jak żyła bez niej, skoro jest jej częścią? A kiedy już urodzi się dziecko, to czy pępowina zostanie? Też nie, prawda? Czyli krótko mówiąc, pępowina jest absolutnie związana z dzieckiem. Dziecko poprzez pępowinę pobiera od matki wszystko, co potrzebuje do życia. Dlatego też w duchu proroczym mamy mnóstwo rad
do przyszłych matek, do tych, które nawet jeszcze nie mają w środku, w łonie swoim nowego życia, że powinny się odpowiednio przygotowywać, ponieważ dziecko wszystko od nich będzie czerpało. Jak będą nerwowe, to będzie nerwy od nich czerpało. Jak będzie jadło źle, to złe odżywianie i tak dalej. Ale powiedzcie mi, gdyby była taka teoretyczna możliwość, że dziecko może zdecydować, to gdyby matka naprodukowała najlepszego pokarmu, a dziecko powiedziało, nie chce jeść, czy matka może coś zrobić, żeby ono przyjęło? Nie. To dziecko samo musi to przyjąć. Ono samo to musi przyjąć. To się dzieje oczywiście w pewnym sensie jakby automatycznie, tak? Ale jednak ono samo to przyjmuje. Ono samo ma z tego korzyść. Wiecie, i kiedy dziecko się rodzi, pępowina zostaje odcięta i dziecko zaczyna egzystować samo. Oczywiście rodzice mu dają jedzenie, ale ono znowu samo musi to jedzenie przełknąć, tak? Nic nie zrobisz więcej. Nieraz są takie niejadki, że trzeba wymyślać różne sposoby, żeby zjadło w końcu, tak? Powiedzcie mi, to jest część fizyczna naszego życia. Jak myślicie, czy w duchowym sensie też mamy pępowiny? Czy też mamy pępowiny w takim duchowym sensie? Czy jesteśmy z kimś połączeni, że wytworzyliśmy, bo to dziecko wytwarza pępowinę, jak powiedzieliśmy, że wytworzyliśmy pępowinę w stosunku do matki, żony, męża, dziecka, przyjaciela? Czy jest tak w naszym życiu, że wytworzyliśmy sobie takie pępowiny i czerpiemy od innych osób wszystko, co potrzebujemy, żeby żyć? Tak jest, prawda? Tak jest, bo właśnie te niematerialne potrzeby nam to pokazują, tak? Że mimo iż jesteśmy dorośli, to potrzebujemy cały czas miłości, sprawiedliwości, wolności, przyjaźni, pokoju, radości. Cały czas tego potrzebujemy. No i szukamy tego, tak? Szukamy, gdzie tylko się da. Powiedzcie mi, kiedy jest odcięta pępowina duchowa? Jak myślicie? Ta niematerialna pępowina, kiedy jest odcięta? Ludzie czasami mówią, że w dniu ślubu, że wtedy syn ma odciętą pępowinę albo córka, ale okazuje się, że to nie jest prawda, że to nie tak działa, tak? Że nawet i ten ślub nieraz nie spowoduje tego, że ta pępowina zostanie odcięta. Przy chrzcie, tak, no, przy chrzcie, to by mogło być, tak, to właściwie jest taka dobra odpowiedź i dobry kierunek myślenia. Jeśli jesteśmy cały czas połączeni z kimś i od kogoś czerpiemy wszystko, co potrzebujemy w naszym niematerialnym życiu, tym naszym duchowym życiu, tym naszym przeżywaniu, to jesteśmy narażeni, nieustannie jesteśmy narażeni na porażki. Nieustannie narażeni jesteśmy na porażki. Wiecie, opowiadał też ten lekarz taką historię pewnego człowieka, 60-letni człowiek, biznesmen z Niemiec. 3 tygodnie wcześniej zaczęło go coś tutaj właśnie boleć w gardle. No i przyszedł do tego lekarza. Ten lekarz mu mówi, wie pan co, to nie jest spowodowane żadnym tam jakimś fizycznym uszkodzeniem czy coś. To jest wynikiem pańskich przeżyć. Możliwe, jak? Musi pan mieć coś w sercu, co spowodowało tę chorobę. On mówi, pan co, no w sumie to jest możliwe, bo ja jestem biznesmenem, ja ciężko pracuję, całymi dniami zajmuję się biznesem, mam dużo stresu związanego z pracą i to jest możliwe, że rzeczywiście to może tak wychodzić. Ale on mu mówi, nie, praca nie może tego spowodować, to musi być związane z pana osobistym przeżyciem. I wtedy on zaczął mówić i zaczął opowiadać mu historię życia. Wiecie, co się stało? 60-letni człowiek, jeszcze w miarę młody, jak ktoś ma 60 lat, to jest w miarę młody, jak ktoś ma 30, to już jest starzec, nie? Ale jak się ma 60 lat, to się jest młody. Dwoje czy troje dzieci, już dorosłych, żonaty ponad 40 lat, bardzo wierny, bardzo pobożny katolik, nigdy by swojej żony nie zdradził, nigdy. Bardzo taki poświęcony dla religii, tak, dla kościoła, ciągle pomagał tam przy rozmaitych imprezach.
Ale chcąc utrzymać swoje ciało w dobrej kondycji, no bo 60 lat to jeszcze nie jest tak strasznie dużo, zaczął chodzić na siłownię. I na tej siłowni poznał kobietę o 10 lat młodszą. Zakochał się w niej. Ale że był tak bardzo prawy, nigdy by swojej żony nie zdradził. Ten związek to był ten platoniczny związek. Tak, on ją bardzo kochał, ale by nigdy żony nie zdradził. W środku kochał tamtą, ale na zewnątrz był wierny swojej żonie. I się z tym motał przez dłuższy czas. Zastanawiał się, co zrobić. Wymyślił, nawet do tego stopnia doszło, że wymyślił, że gdyby jego żona umarła, to on 15 minut później by zadzwonił do tamtej kobiety, czy zostanie jego żoną. Na zewnątrz był wierny, ale w środku całkiem inaczej. I wiecie, co się stało 4 tygodnie wcześniej? 4 tygodnie wcześniej ta jego przyjaciółka powiedziała mu, że wychodzi za mąż. To go zabiło. Jedyna nadzieja na szczęście, tak mu się wydawało, legła w gruzach. Zaczął zastanawiać się, żeby się rozwieść z żoną i poślubić tą właśnie kobietę. Ale znowu cały biznes był zapisany na żonę, więc straciłby majątek i dorobek całego swojego życia. 4 tygodnie wcześniej. Tydzień później, po tym, kiedy ona mu powiedziała, że wychodzi za mąż, zachorował. Tydzień później. Coś niesamowitego. Walka w środku nie do rozstrzygnięcia. Ale teraz, bo on, ten człowiek, jest spragniony miłości. Tak? Jego żona, z którą jest ponad 40 lat, no widocznie już aż takim obiektem miłości dla niego nie jest. Spotkał kogoś innego. I to pragnienie miłości, niezaspokojone, spowodowało, że zaczął chorować. Ale teraz pomyślcie, co by się stało z tą żoną, gdyby dowiedziała się, co jest w sercu jej męża? Co by się z nią stało? Jak myślicie? Czy to było sprawiedliwe? Czy jej poczucie sprawiedliwości, jakiegoś zadowolenia i harmonii nie zostałoby całkowicie zburzone, gdyby dowiedziała się, co jest w sercu jej męża? Na szczęście nie dowiedziała się, prawda? I to pozwoliło jej być dalej szczęśliwa i radosna. Mąż niestety cierpiał. Cały czas ludzie muszą szukać zaspokojenia swoich niematerialnych potrzeb. A diabeł nieustannie nam pokazuje coś nowszego, coś lepszego. Jeszcze tego potrzebujesz, jeszcze tego potrzebujesz, jeszcze tego, tak? Kiedy pewne małżeństwo miało córkę i ona wyjechała na studia. Wychuchana była, bardzo taka naprawdę fantastyczna dziewczyna. Codziennie dzwoniła mama, tata i babcia. Codziennie. Jak raz nie odebrała telefonu, od razu za 2 dni tam byli wszyscy. Po co? Co im to dawało, że dzwonili? O nią się troszczyli? Czy to ich cieszyło? Że wiedzieli, że ich córka fajnie, fantastycznie i wszystko żyje. Poczucie bezpieczeństwa, tak? Poczucie harmonii w życiu, także wszystko gra i wszystko działa. To właśnie tego oczekiwali. My jako ludzie właśnie cały czas zaspokajamy nasze potrzeby u innych osób. Rzeczy możemy sobie kupić. Tu była o Ferrari mowa dzisiaj, tak? Jakbyśmy tak bardzo chcieli, może byśmy w końcu na to Ferrari zarobili. I nawet ta pogoń za Ferrari mogłaby nam pomagać dobrze działać w życiu, tak? Kombinować, co by tu zrobić, żeby jeszcze więcej, żeby szybciej go kupić. Ale jeśli chcemy miłości albo wolności i nie dostajemy jej od drugiej osoby, to co możemy zrobić? Wiecie, na naszych ulicach, w mieście teraz są pewne osoby, które chcą wolności. Prawda? One twierdzą, że została im zabrana wolność decyzji, wolność wyboru. Wolności potrzebują. A ktoś inny im ją zabiera. I wiecie, one, te kobiety są w stanie tam iść, dostać pałką,
mieć gaz w oczach, bo one chcą wolności. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że partyzanci byli w stanie umrzeć za wolność kraju. Co mi z tego, że kraj będzie wolny, jak ja nie żyję, tak? Przecież to jest bezsens jakby. A jednak oni byli gotowi to zrobić. Bo właśnie oni chcą wolności. To jest potrzeba, która musi być zaspokojona. Musi. Bo te potrzeby, o których powiedziałem tutaj, jak miłość, sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, harmonia, radość, one muszą być zaspokojone. Nie możemy żyć bez zaspokojenia tych rzeczy. Jeśli któraś jest niezaspokojona, będziemy cierpieć. Będziemy chorować. Kiedy coś wam się stanie złego, nie cierpicie? Nie drżą wam ręce? Nie dzieje się z waszym ciałem coś takiego dziwnego, co by się wydawało? Ja tak kiedyś miałem raz. O 1:00 w nocy się obudziłem. Myślałem, że dostałem atak serca. To był po prostu tylko atak paniki, bo pewne rzeczy się nie poukładały tak, jak miały. Tak? Ciało reaguje na to, co jest w naszej głowie. Cały czas musimy być napełniani właśnie tą miłością, radością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety szukamy tego w świecie i u innych ludzi. A psalmista w 146 psalmie mówi takie słowa. Chwal, duszo moja Pana, chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu jego. Błogosławiony to znaczy szczęśliwy, tak? On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów. Sierotem i wdowem wspomaga. Lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki. Jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. Wyobraźcie sobie, że potrzebujecie pieniędzy, żeby kupić jedzenie na przykład. Macie w banku mieć te pieniądze? Idziecie tam, a tam pieniędzy nie ma. Co wtedy? Ufaliście. Bank miał wam wypłacić. Tam oczekiwaliście dostać pomoc, tak? Przychodzicie, nie ma. Co wtedy? Nic, Panie Boże, fajnie. Ile razy już było tak, że banki nagle nie miały pieniędzy i ludzie stracili majątki i nieraz niestety skończyło się ich życie. Niesamowita rzecz. Jeśli my oczekujemy miłości w jakimś banku ziemskim, jeśli tak można powiedzieć, jeśli oczekujemy wolności albo radości u męża, żony, dzieci, to naprawdę możemy się zawieść i stracić nawet życie, nie mówiąc już o zdrowiu. Wiecie, dlaczego tak wiele młodych ludzi odchodzi ze zboru do świata? Jak myślicie? Wiecie, w świecie, według nich, według tych młodych ludzi, w świecie jest wolność. A ludzie muszą być wolni. Nie mogą być sterowani. Potrzebują wolności. I dlatego idą tam, chociaż wpadają w jeszcze gorszą niewolę. Ale wydaje im się, że to jest wolność, bo nie ma tej wolności, bo im się zabrania, bo to, bo tamto, bo są pewne przymusy. Źle pojęta wolność i źle pojęty przymus. Dlatego właśnie tak się dzieje. Nieustannie robimy pewne rzeczy po to tylko, żeby te nasze niematerialne potrzeby zaspokoić. Nieustannie. Co byście zrobili, gdyby nagle mąż lub żona postanowili odejść? Ktoś, kto ma męża i żonę. Co byście zrobili? Jedna kobieta, która żyła z mężem ponad 50 lat,
odszedł od niej mąż. Po 4 latach już się rozwiedli, byli po rozwodzie. On się związał z o 38 lat młodszą kobietą. Był szczęśliwy. Po 4 latach ona mówiła: mój mąż. Mój. On jest mój, tak? To jest moje. To nie ma prawa nikt tego mi wziąć. Oczywiście, to jest złe, co on zrobił, żeby nie było, tak? Pan Bóg to odpowiednio osądzi. Ale ta kobieta przez 4 lata już przeżywa dramat, ponieważ zaspokajała swoje potrzeby w człowieku. Kiedy pracowałem jeszcze w takim ośrodku pomocy społecznej w Cieszynie, mieliśmy tam rozmaitych ludzi, którzy walczyli z nałogami, byli uzależnieni przede wszystkim od alkoholu, bo o papierosach tam nikt nie zwraca uwagi. I oni chodzili na te rozmaite meetingi i tam na tych meetingach im zawsze mówiono, i to nawet ci światowi, jak my to nazywamy, powiedzmy trenerzy, psycholodzy, mówili im, że jeśli chcą zerwać z nałogiem, to muszą to zrobić tylko i wyłącznie dla siebie. Jeśli zrobią to dla mamy, żony, męża lub dziecka, przegrają. Bo mama, nawet najlepsza, też może zdenerwować, jest tak czy nie? Żona, nawet najkochańsza, też może zdenerwować. I jak to się stanie i oparliście się na nich, znowu upadniecie. Nawet w świecie się o tym mówi, że czerpanie z źródła niepewnego, które wysycha nieraz bardzo szybko, jest po prostu tragedią dla każdego człowieka. Wiecie, my jako Adwentyści Dnia Siódmego zmierzamy, jak wiemy, zmierzamy, ten cały świat zmierza do zakończenia historii tego świata. Przyjdzie taki dzień, kiedy zostaną wydane pewne prawa, pewne ustawy. Będzie się od ludzi wymagało takiej albo takiej postawy. Pan Bóg będzie mówił ludziom, że dzień sobotni to jest ten dzień, kiedy należy oddawać Bogu cześć. Cały świat będzie mówił, że to jest niedziela. Pan Bóg powie tak: zdecydujcie. Zdecydujcie. A wiecie, co powie świat? Nie wolno wam święcić innego dnia jak niedzieli. My was przymusimy karą śmierci. To będzie przymus. I wiecie, co jest naszą jedyną szansą na ten czas? Żeby ogłosić ludziom trójanielskie poselstwo i zbawienie w Chrystusie. Pokazać im, gdzie jest wolność. Ludzie w świecie, właśnie tak jak wspomniałem, te kobiety choćby, ale mnóstwo rozmaitych ludzi manifestuje, bo domagają się, bo oczekują wolności. Nie rozumieją, nie wiedzą, nikt im nie powiedział, gdzie tego szukać, tak? W czym można się oprzeć. Ale oni oczekują wolności, domagają się jej. Jeśli im powiemy, gdzie jest prawdziwa wolność, to wiecie, że oni będą w stanie umrzeć za to? Tak jak choćby ci za Polskę umierali? Ludzie za wolność będą w stanie nawet umrzeć, jeśli dowiedzą się, gdzie ona jest, w czym ona jest, u kogo ona jest. W Księdze Izajasza mamy napisane takie rzeczy. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. To jest post. Że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Krótko mówiąc, Bóg pokazuje nam siebie w całej Biblii jako źródło zaspokojenia wszelkich naszych potrzeb
jako jedyne źródło zaspokojenia wszelkich naszych potrzeb. Nie chodzi o to, żebyśmy się nawzajem nie kochali, tak? Żebyśmy nie kochali żony, bo może nas zdradzić, albo męża, bo może nas zdradzić. To nie o to chodzi. Powinniśmy się oczywiście miłować, bo po to bierzemy od Boga miłość, żeby dawać dalej. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby żołądek przyjmował pokarm i zatrzymał go dla siebie. Jak długo żylibyśmy? Kilka dni. Bylibyśmy martwi. I dlatego nie możemy darów Bożych, które u Niego dostajemy jak miłość, wolność, sprawiedliwość, dobroć, radość, harmonię, zatrzymywać dla siebie. Po to je dostajemy, żebyśmy je dalej dawali. Ale nigdy nie możemy ich sami wypracować. Nigdy. Wiecie, w przyrodzie nie istnieje miejsce, gdzie jednocześnie dajesz i bierzesz. W przyrodzie coś takiego nie istnieje. W przyrodzie istnieje tylko to, że daje coś, po to tylko, żeby bierze coś, po to tylko, żeby dalej przekazywać. Kiedy macie tutaj źródła wód, kiedy podejdziesz do źródła, czy możesz dać temu źródłu wodę? Niemożliwe. Ono daje, ono pobiera oczywiście i tylko wszędzie dalej daje. Kiedy idziesz do jabłoni i zerwiesz jej jabłka, czy coś z tym drzewem się stanie złego? Odbierzesz mu owoce, czy coś z tym drzewem się stanie złego? Załóżmy, że te owoce wyrzucisz. Zmarnujesz je. Czy z tym drzewem się stanie coś złego? Ja wiem, że one jest martwe i ktoś powie, że to jest może nie najlepszy przykład, ale chodzi mi o to, żeby pokazać nam, że my, jeśli od Boga czerpiemy i nawet jeśli popełnimy błąd, to On nas nie porzuca. Natomiast gdybyśmy tej jabłoni zabrali ziemię, skąd ona bierze, ginie, nie istnieje. To samo jest z nami. Jeśli czerpiemy od Boga miłość, wolność, sprawiedliwość, radość, pokój, harmonię i dajemy ją dalej, to nawet jeśli ktoś tym gardzi, ale źródło nasze jest w Bogu, a nie w tym, który odbiera, nic nam to nie zaszkodzi. Wyobraźcie sobie, gdyby Pan Jezus uzależnił misję na ziemi od tego, czy ludzie go przyjmą. Nigdy by tu nie przyszedł. Bo nikt go nie przyjął. W momencie jego trwogi wszyscy, jak to jest napisane w Biblii, go opuścili. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby on czerpał od ludzi? Ale to jest niemożliwe, ponieważ nie można brać i dawać w jednym miejscu. Chrystus brał od Ojca i przekazywał to wszystko dalej. A to, co ludzie z tym zrobili, nigdy nie spowodowało jego kłopotów. Nigdy. Oczywiście smucił się, tak? To, ale nie dlatego, że pogardzili nim, tylko dlatego, że zginął. Dlaczego płakał nad Jerozolimą? Bo zginął, bo wiedział. To mamy napisane też w Duchu Proroczym. Wiedział, jaki los czeka Jerozolimę z powodu odrzucenia jego słów. Tak więc jeszcze jedna ważna rzecz o bankach. Jeśli mielibyście 1 000 000 złotych, ale nie moglibyście za to kupić nic, ile byłby wart 1 000 000? Nic. Wartość środka jest tylko wtedy, jak możemy z niego zrobić pożytek. Jeśli przyjmujemy od Boga po to tylko, żeby komuś dać, a on jak nie będzie tego szanował, to my się odwrócimy od niego, to jakby to nie miało żadnej wartości. To nic się nie liczy. Dlatego popatrzcie się, że w całym takim tej historii Kościoła chrześcijańskiego ludzie się tak poświęcali, ludzie tak niesamowicie działali, pomimo że inni nie dość, że nie przyjmowali, to wręcz torturowali tych ludzi, tak? Oni im przynosili światło, prawdę, oni ich po prostu mordowali. A oni mimo to szli i szli i szli dalej. Wiecie, Pan Jezus kocha nas bezwarunkowo na wieki. Bezwarunkowo na wieki. Jeśli podepczemy Jego miłość, stracimy życie wieczne. Ale On i tak kocha nas na wieki. I w Nim
jest to jedyne i właściwe i prawdziwe źródło, z którego możemy czerpać i zaspokoić wszystko. Jedynie w Bogu. Jeśli Bóg jest źródłem, z którego czerpiemy miłość, radość, wolność, sprawiedliwość, cokolwiek by to nie było, nigdy się nie zawiedziemy. Żaden człowiek nie będzie mógł zburzyć naszego pokoju. Nigdy to się nie stanie. Niestety mamy te słabości, że cały czas jakby oczekujemy. Wiecie, moja siostra przeżyła swoją tragedię jakiś czas temu. Mąż po prostu zrobił tam, co zrobił. Wydawało się, że nie przeżyje tego. Wszystko widziała w nim. Życie straciło sens. Pochorowałaś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście jakoś się otrząsnęła w końcu z tego i jakoś to przeszło. Że już teraz żyje sama i może sama egzystować. Cały czas w nas jest wrodzone to, że chcemy od kogoś czerpać. I to nawet nam się wydaje czasami nawet takie jakby chrześcijańskie. Tak, że to jest chyba dobre, że się spodziewamy po innych ludziach czegoś dobrego i odpowiedniego. Ale tak naprawdę to nie jest biblijne, bo biblijną prawdą jest, że źródłem wszystkiego w naszym życiu musi być Pan Bóg, bo inaczej będziemy cierpieć. Kiedy zaczniemy to głosić, to ludzie zaczną przychodzić do nas, bo tu będzie miłość bezwarunkowa, wolność, sprawiedliwość, przyjaźń, harmonia, radość. Wszystko tu będzie. Nasze dzieci powiedzą o rodzicach, że to są najłaskawsi, najmilsi i najsprawiedliwsi rodzice na świecie. A nieraz tak nie mówią, tak, bo odczuwają to inaczej. I to jest właśnie naszym przesłaniem. To jest naszym przesłaniem aż do końca świata. Tym bardziej, że kiedy przyjdzie ten czas dekretów, tak, to znowu, jeszcze raz to powtórzę, to będzie pokazywało tą zależność. Jestem po stronie Bożej i niech się dzieje, co chcę. Od Niego czerpię radość. A jeśli umrę, jeśli mnie zabiją, tak jak to było z apostołami, tak? Wszelka cześć Panu Bogu, że pozwolił mi cierpieć dla swojego imienia. Inni ludzie będą przymuszani i zmuszani do posłuszeństwa człowiekowi. Więc naszym poselstwem jest poselstwo zaspokajania wszelkich naszych potrzeb tylko i wyłącznie w Bogu. Amen.